będziecie tam wspierali działania związane z bezpieczeństwem, z ochroną niepodległości i suwerenności granic naszego sąsiada. Sąsiada, z którymi łączą nas tak bliskie więzi historyczne, ale który też, mówię o Litwie, o państwie litewskim, który też jest naszym strategicznym partnerem w Unii Europejskiej i w NATO. Minister Mariusz Kamiński i komendant główny Policji Polskiej, generał inspektor Jarosław Szymczyk, uczestniczyli w odprawie z policjantami, którzy wyjechali na Litwę. Warto podkreślić, że wśród wysyłanej grupy funkcjonariuszy są także policjanci z Poznania. Misja na Litwie jest efektem prośby ze strony rządu litewskiego, by wesprzeć ich w działaniach na granicy państwa, gdzie sytuacja w związku z koczującymi emigrantami wymaga zaangażowania dodatkowych sił potrzebnych do utrzymania szczelności granic. W ostatnich tygodniach trwa presja migracyjna na granicy litewskiej, ale także na granicy polskiej, a co za tym idzie, na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Na granicę Litwy z Białorusią na początku września wyruszy także specjalistyczny pojazd obserwacyjny wraz z załogą. Jednostka ta jest wyposażona w sprzęt optyczny oraz termooptyczny.